kochani, dzisiaj kontynuujemy pomysły na karnawał. Jest to drugi filmik z cyklu, a będzie ich 6. Aż do końca karnawału, w każdy czwartek i piątek, zobaczycie moje pomysły na łatwe i szybkie makijaże i charakteryzacje karnawałowe. I nie, to co teraz widzicie, to nie jest moja propozycja dla Was na karnawał, a przynajmniej nie do końca. Dzisiaj mam propozycję dla tych z Was, drogie dziewczyny, a może i chłopcy, czemu nie, pozdrawiam wszystkich malujących się facetów. A więc mam dzisiaj propozycję dla tych z Was, które niekoniecznie jesteście przekonane do kostiumów i charakteryzacji, do uskuteczniania ich na sobie. A może po prostu nie macie okazji w tym karnawale pojawić się na imprezie kostiumowej. Może takie przebieranki rezerwujecie na Halloween, a w karnawale po prostu chcecie poimprezować. Dlatego mam dla Was taką prostą propozycję. Zróbcie coś innego. Tak mniej więcej tak wyglądam, jak mam wyjść do ludzi. Mniej więcej, bo nawet taki prosty, bazowy makijaż jest dla mnie za dużym wysiłkiem, jeśli mam tylko iść do sklepu albo zawieźć dziecko do przedszkola. Po prostu nie. I cała idea polega na tym, że jeśli na co dzień wyglądasz zwyczajnie, niczym szczególnym się nie wyróżniasz, cenisz sobie prostotę i wygodę, to pójdź w coś naprawdę wyrazistego. Zmień się nie do poznania. Makijaż najmocniejszy, na jaki cię stać. Jesteś blondynką? Zaszalej z peruką. Czarną najlepiej. Jeśli tylko możesz, zmień kolor swoich oczu. Kup soczewki. Jeśli nie nosisz okularów, to je załóż. Jeśli nosisz, to zdejmij. Zrób wszystko, żeby znajomi, z którymi idziesz na imprezę, cię nie poznali. Jeśli natomiast wyróżniasz się swoim wyglądem, lubisz być seksowna, lubisz mocny makijaż, czerwone usta, mocno podkreślone oko, to twój styl, to może zamień się w lolitkę, bądź dziewczęca, cukierkowa, laleczkowata. Może to jest ten kierunek. Kto wie? Dzisiaj pokazuję Wam moją osobistą, totalną metamorfozę. Myślę, że wiele z Was będzie mogło z niej skorzystać. Oczywiście, jak zwykle, dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Wiem, że to nie do końca to, do czego Was przyzwyczaiłam, ale dlaczego raz w karnawale nie zrobić czegoś innego? Subskrybujcie mój kanał, naciśnijcie kciuka i zobaczcie, co będzie dalej. No i nie może zabraknąć mnie również w tej drugiej, bardziej ostrej i bardziej dopracowanej wersji. Mam nadzieję, że się Wam podoba i chętnie zobaczycie, jak ten look powstawał, ale pamiętajcie, i jakieś takie mam poczucie, że muszę to powiedzieć, ja na makijażu zębów jeszcze nie zjadłam i o ile przygoda z charakteryzacją jest dla mnie naprawdę bardzo intensywna i mam już ich trochę za sobą, o tyle makijaż każdy jest dla mnie wyzwaniem. Pamiętajcie, że nie pozjadałam wszystkich rozumów. Niektóre rzeczy mogę robić inaczej niż wszyscy, inaczej niż Wy. Niektóre pewnie wynikają z braku ogromnego doświadczenia, a niektóre po prostu z tego, że jest mi tak wygodniej. Więc zaczynajmy. No i zabieram się do roboty w takim nieco głupawym nastroju. Wybaczcie. Dzisiaj zrobię nieco inaczej niż zwykle. Nie będę opowiadać krok po kroku, co robię. Mojego gadania już się chyba nasłuchaliście we wstępie. Ale za to w opisie pod spodem napiszę Wam dokładną listę produktów, których użyłam. Taka odmiana, napiszcie mi koniecznie, co o niej sądzicie. A tymczasem zostawiam Was sam na sam z obrazem i muzyką.
I tak wygląda, kochani, prawie gotowa już moja metamorfoza. Jestem ciekawa, jak podoba Wam się w takim wcieleniu. Bądźcie ze mną również w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, że w każdy czwartek i piątek do końca karnawału podrzucam Wam pomysły na karnawałowe stylizacje. Do zobaczenia!